Szanowni Państwo, dzień dobry, witajcie. Z tej strony ledwo żywy wujek Kamejs, a to podsumowanie najnowszych wiadomości z Brawl Stars. I nawiasem mówiąc, wczoraj stawiam post, że mam 39 stopni gorączki, a wy dajecie mi 56 łapek w górę, więc nie wiem, chcecie, żebym umarł? Dzięki. Więc zacznijmy od najbardziej wyczekiwanej przez wszystkich rzeczy i będzie nowa postać. Nowa postać to właśnie Jean. Ale to, co ciekawe, słuchajcie, to, że na koniec filmu przez producentów Brawl Stars jest pokazany jego gameplay. Przyjrzyjmy się teraz temu gameplayowi. I to, na co najpierw warto zwrócić uwagę, to słuchajcie, że ta jednostka nie będzie dalekodystansowa. Nie, ona będzie raczej z bliska, tak jak Nita, natomiast obrażenia to aż 1400 HP. Dlaczego uważam, że to będzie bliskodystansowa jednostka? Dlatego, że jej ultimate, czyli super atak, polega na przyciągnięciu przeciwnika do siebie, słuchajcie. Ale 1400 obrażeń to bardzo dużo. To każda jednostka, która będzie miała poniżej 4200 HP, zostanie przez nią automatycznie zdjęta. A sam superatak, polegający na przyciągnięciu przeciwnika, daje nam totalnie nowe możliwości do rozgrywek w Brawl Stars. Więc myślę, że jest warto czekać. Kiedy ta postać zostanie wprowadzona? Nie w tym patchu, słuchajcie. Ona zostanie wprowadzona w połowie lutego, więc jeszcze troszeczkę będziemy musieli na nią poczekać, ale zobaczcie sami, na pewno jest warto. Tak jak mówiłem, jestem ledwo żywy. Z końcem miesiąca rozpoczyna się festiwal Lunar New Year, więc dla trzech nowych postaci zostaną wypuszczone nowe skiny. Będzie to skin dla Daryla, dla Colta oraz dla Brocka. Wszystkie z okazji tego festynu. Nigdzie nie znalazłem informacji, żeby były one płatne albo były one darmowe, tak jak mówią niektórzy. Więc zastanawiam się, skąd mają tą informację. Jeżeli macie jakiś link do tego, że one będą for free, to dajcie mi znać, słuchajcie, ja z chęcią sam przygarnąłbym takiego skina. Ale to jeszcze nie koniec jest spodzianek, ponieważ na początku lutego będzie się odbywał Super Bowl w Ameryce, czyli to jest taki puchar NFL, tej takiej piłki amerykańskiej, futbolu amerykańskiego, nie? Największy turniej futbolu amerykańskiego, więc w związku z tym będzie wypuszczony nowy skin dla Bulliego. Ale oprócz tego, w 14 lutego będą walentynki i tutaj mamy nowy skin do Poco. Oprócz tego jeszcze będzie nowy skin dla Rico i będzie to Popcorn Rico. Wygląda bardzo fajnie, ale z jakiej okazji będzie wystawiony, nie mam bladego pojęcia. Jeżeli macie pomysł, z jakiej on będzie okazji, to dajcie znać w komentarzach. Z takich kolejnych wizualnych zmian to po prostu efekty ataków. Na przykład super atak Spike'a będzie wyglądał teraz inaczej. Tak samo super atak Shelly czy nawet samego Franka. Oprócz tego, słuchajcie, dojdzie jeszcze zmiana wyglądu ataku dla Colta oraz, jak dobrze pamiętam, dla Poco. Tak, będą to trochę ulepszone po prostu wizualnie efekty. Z kolejnych takich wizualnych zmian to chyba już było wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. Ta nie, jeszcze nie, słuchajcie. Jest jeszcze jedna wizualna zmiana oraz nazwa z Ricocheta na Rico. Tak jest, możecie to zobaczyć teraz tutaj, jak to będzie wyglądać. I to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to ten najnowszy patch, który wyjdzie teraz na koniec tego miesiąca, czyli na koniec stycznia, najwięcej zmian będzie zawierał przy trybie Brawl Ball. Dlatego, że ten tryb nie był zbalansowany, taki Mortis na przykład mógł tą piłeczkę sobie cały czas podbijać do przodu i nie kosztował go ataku, teraz kopnięcie piłki będzie zabierać ci jeden pasek strzału, czyli jeden nabój. Ale to nic, będą przebudowywane też bramki, tak żebyśmy się respili jako nowe postacie od razu w bramce, więc będą przebudowane mapy. A jeżeli mówimy już o mapach, to będzie kilka nowych map w nadchodzących patchach, nie wiem czy jeszcze w tym patchu, ale do końca lutego powinny się pojawić mniej więcej do końca lutego powinny się już pojawić u nas. Jedna mapa będzie należeć do trybów Brawl Ball, natomiast pozostałe cztery mapy widoczne w tej chwili na ekranie będą należeć do trybu Bounty. Zobaczymy, czy one się faktycznie pojawią. Jest to niepotwierdzona informacja, to jest z Reddita po prostu informacja ściągnięta, niepotwierdzona jeszcze przez twórców gry, ale podobnież te pliki znajdują się już w grze, więc możemy liczyć na to, że pojawią się już niedługo. Jeżeli chodzi o nadchodzące zmiany, to nie będę tutaj wymieniał wszystkich nerfów, buffów, ponieważ tutaj
Jest bardzo dużo materiału w tym temacie. Mam nadzieję, że wniosłem coś świeżego i ciekawego do tego tematu. Ale na zakończenie zrobimy sobie mały opening. Jeżeli oczywiście będziecie mieli ochotę porozmawiać jeszcze na temat tego, co będzie teraz w Brawl Stars, no to zapraszam, słuchajcie, do konwersacji tutaj w komentarzach. Co jeszcze można by było zmienić? Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawy komentarz jednego z graczy CR-a, że Brawl Stars, on tak bardzo czekał, on tydzień czasu pograł i jemu się to znudziło, jemu się to przejadło. To jest normalne, słuchajcie, dlatego że to jest MOBA, to jest całkowicie inna rozgrywka niż taki Clash Royale. To nie jest karcianka, tutaj ważne są twoje umiejętności personalne, czyli to, jak szybko zareagujesz na atak danej postaci, czy to, jak podejdziesz do danej walki z daną postacią. O, double token, to w końcu coś fajnego się trafiło. Lecimy sobie dalej. A nie tylko to, jaki poziom kart ma przeciwnik, bo tutaj możesz pokonać sobie nawet przeciwnika, który ma star power, czyli przynajmniej tam 9 poziom powera na swojej postaci. I to nie będzie wcale dużym zaskoczeniem, to nie będzie wcale nic takiego, wow, co tu się stanęło, nie? Chyba żadna postać nam dzisiaj nie wypadnie, no ale jest tych skrzynek trochę do otwarcia, więc klikajmy sobie. Nie mam żadnej epickiej postaci i ten Jin, który się pojawi, prawdopodobnie będzie też epicką postacią. A to dlatego, słuchajcie, że wszystkich postaci jest po 3. Każdego rodzaju jest po 3, oprócz właśnie tych mitycznych. Tak? Dobrze powiedziałem wcześniej? Nie pamiętam, że dobrze powiedziałem. Chodziło mi o mityczne w każdym razie. Mitycznych jest tylko 2 postacie. Jest tylko ten wampir ze szpadlem i oczywiście Tara, ta karciana. Więc Jin akurat wpasowałby się bardzo w tę tematykę. No i tutaj, jeżeli macie jakieś skrzynki, to może warto je zachować, poczekać sobie do pojawienia się tej nowej postaci. Ja nie mam zamiaru czekać, bo ja jestem bardzo, że tak powiem, wiecie, ja jak coś chcę zdobyć, to chcę to zdobyć bardzo szybko. Ja nigdy nie umiałem czekać. To jest mój minus. Zawsze jak chciałem się coś kupić, czy coś takiego, to nigdy nie umiałem czekać, nie? Zawsze chciałem mieć już teraz. I na razie w skrzynkach nic, otwieramy sobie dalej. Dalej, 20 skrzynek jeszcze, przyspieszamy trochę. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. O! Ta się jakoś dłużej otwierała, czy coś ciekawego? Nie, nic z tego. To nic, lecimy sobie dalej. Pyk, pyk, pyk. 16 skrzynek jeszcze. To może jeszcze niewielka szansa na to, że coś wypadnie. Ta też coś się dłużej wczytywała. A o, 3 tikety. To jest już coś. Okej, okay, kolejny tiket. Nope. Come on. Jeden epicki brawler. To by mi pomogło. To by było to, co chciałbym uzyskać. Come on! Jeszcze troszkę. Jak na razie nic ciekawego. Aczkolwiek, no, jakieś ulepszenia na pewno też mi się przydadzą do postaci. Więc trochę tych punktów mocy się pozbierało. O, proszę, 5 gemów. To już jest coś. Double token, 5 gemów. Nawet, bym powiedział. No i dobra. No i teraz, nie to chcieliśmy kupić. O, jeszcze Freebox. Może w Freeboxie coś będzie? Jest darmowy, to fajnie to brzmi. Też nic nie ma. No i została tylko ta duża skrzynka. No to otwieramy, słuchajcie. I czy coś ciekawego? Jesse, Barrel, Penny. Event tokiety. No, niestety nic takiego się nie odbyło, ale mogę odebrać sobie Bow w końcu. Więc jakaś nowa postać wpadła w moje ręce. Ostatecznie. Nie jest źle. Możemy sobie jeszcze zabrać 50 zł, no i możemy sobie zagrać raz tym Bow, zobaczyć, jak to się w ogóle nim będzie grać. Że trochę zrobiłem, mogłem najpierw odebrać Bow, a później otwierać skrzynki, nie? Ale dobra, to nic, zagrajmy sobie na, o Bounty jakieś, ja proszę. Możemy sobie spróbować tutaj na Bounty. Nie grałem jeszcze nim, nie bardzo wiem, jak się tam jego dobrze ogarnia. A jeszcze z takich ciekawych zmian, słuchajcie, z tego patcha, to zastanawia mnie to, jak to będzie teraz z tymi trawami. Bo teraz nawet zielona trawa po zniszczeniu nie będzie się spawnić. To znaczy, że jak już zniszczymy tą zieloną trawę, to ona dalej pozostanie zniszczona aż do końca rozgrywki. I to jest trochę problematyczne, powiem wam szczerze, bo to teraz będzie zmieniać trochę specyfikę tej gry naszej. To już nie będziemy sobie mogli tak pograć jak wcześniej. Aj, dobra, to się udało. Mam te ładunki wybuchowe. Pięknie szczyszczony.
No chyba nie idzie mi tak źle chyba na razie. Tą postacią, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, dobra. Mam tutaj źle wyrzuć. O, kurde, pięknie, z lewej strony mnie tutaj zaatakowała. Dostałem naprawdę całkowicie w pierdziel z tej strony. Ale to nic, słuchajcie. Zobaczymy sobie. Powinniśmy to wygrać. To nie powinno być aż nadto trudne. On ma Zeza, ja mam Zeza. Dogadamy się. Okej, ja muszę teraz uciekać. 1100 obrażeń jednym hitem. Czego tu się spodziewać? To w końcu Brock, nie? O, pięknie wlazł w moją pułapkę. Ten Mortis jaki szalony, patrzcie. Maxi Taxi. Maxi Taxi? You are mad man. No. Kurde. Pięknie, ale ten Mortis tam wymiatał, powiem szczerze. Ładnie ich tam do muru przypiął. Zobaczymy, co tu jeszcze się ciekawego... O, nie. Ajajajajajaj. Dobra, jeden strzał. Ła! O, mały włos. Mało nie zginęłem tutaj. Po prostu koło nosa mi to śmignęło. Trzeba się przyzwyczaić jeszcze do tego rozbryzgu jakby strzałów. Czyli, że one nie lecą w jedną stronę, tylko od góry do dołu coraz niżej jakby spadają. Czyli od prawej do lewej, można tak to nazwać. Ale ogólnie postać jest szybka. Szybko się ładuje. Zaraz przegramy. Jak kogoś nie zabijemy, to przegramy. No i po mnie. No i przegraliśmy przeze mnie, powiem szczerze, bo mogłem zrobić to inaczej, ale trudno. Ale myślę, że jak na pierwszy mecz tą postacią nie było chyba tak tragicznie, albo taką cichą nadzieję, że nie było. Jeżeli opening wam się podobał, to będziemy robić takich oczywiście więcej. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Z tej strony był wujek Amaze z ciężkim gardłem, trochę. Z tej strony był wujek Amaze, a to był pozytywny przekaz. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Hejo!